Któregoś dnia zjawił się u Sokratesa jakiś człowiek i chciał się z nim podzielić pewną wiadomością. Posłuchaj, Sokratesie, koniecznie muszę ci coś opowiedzieć. Od razu ci przerwę, powiedział mu Sokrates. I zapytam, czy pomyślałeś o tym, żeby przesiać to, co masz mi do powiedzenia przez trzy sita? A ponieważ rozmówca spojrzał na niego nic nierozumiejącym wzrokiem, Sokrates tak to objaśnił. Otóż, zanim zaczniemy mówić, zawsze powinniśmy przesiać to, co chcemy powiedzieć przez trzy sita. Pierwsze sito to sito prawdy. Czy sprawdziłeś, że to, co masz mi do powiedzenia, jest zgodne z prawdą? Nie, słyszałem, jak o tym mówiono i... No cóż. Sądzę jednak, że przynajmniej przesiałeś to przez drugie sito, którym jest sito dobra. Czy to, co tak bardzo chcesz mi powiedzieć, jest przynajmniej jakąś dobrą rzeczą? Rozmówca Sokratesa zawahał się, a potem odpowiedział: nie, niestety, to nie jest nic dobrego, wręcz przeciwnie. Westchnął filozof. Pomimo to popatrzmy, co się dzieje z trzecim sitem. Czy to, co pragniesz mi powiedzieć, jest przynajmniej pożyteczne? Pożyteczne? Raczej nie. W takim razie nie mówmy o tym wcale, powiedział Sokrates. Jeżeli to, co pragniesz mi powiedzieć, nie jest ani prawdziwe, ani dobre, ani pożyteczne, wolę nic o tym nie wiedzieć. Kilka słów ode mnie, zawężając temat do roli pacjenta. Nie jestem kobietą chorą na ciężką, nieuleczalną chorobę, która czasem maluje. Jestem artystką, która ma chorobę. Zasadnicza różnica. Zatem jeżeli już plotkujesz, to pamiętaj proszę, żeby przesiać to, co mówisz przez trzy sita. Oczywiście zapraszam cię na Patronite, będziesz wiedział wszystko od samego środka. Nie choroba jest podmiotem. Podmiotem jest człowiek.